Dzisiejszego live'a podałem do wiadomości wszystkim słuchaczom kanału Las Bukowy. Zasady kanału Las Bukowy. Ponieważ no, miały miejsce różne zdarzenia na czacie, w komentarzach do kanału, poza tym do filmów. I chcę wam przeczytać takich 11 punktów, żeby było jasne, jeśli chodzi o kanał Las Bukowy, jak się sprawa przedstawia. Żeby nikt nie miał do mnie żadnych pretensji, żadnych żalów, że preferuję czy promuję cenzurę. Nie, ja cenzury nie promuję, ani nie preferuję cenzury. Co nie oznacza, że właśnie będziemy już fedrować, będę fedrował. Pierwsza sprawa zasadnicza. Kanał Las Bukowy jest wolny od jakiejkolwiek indoktrynacji, narzucania czyjegoś zdania, by poprawić jakieś tam statystyki zgłoszenia, ponieważ na kanale Las Bukowy pojawiły się osoby, które chciały głosić, by zbijać sobie godzinki do sprawozdania. Za takie nadużycia trzeba liczyć się z kategoryczną odpowiedzialnością za takie nielegalne działania. Jeżeli chcesz sobie głosić, załóż swój kanał i tam sobie działaj i głoś do woli. Jeśli ktokolwiek chce głosić, ma do tego pełne prawo, ale nie na kanale Las Bukowy. Żadnej indoktrynacji, żadnego narzucania innym swojego zdania, swoich poglądów. Tego nie będzie i nie ma. Już tego nie będzie. Punkt drugi. Kanał Las Bukowy absolutnie nie toleruje żadnych hejterów wraz z ich hejtami. I dlatego bezdyskusyjnie będą banowani, a hejty usuwane. Tudzież żadnych kłótni, wyzwisk, wulgaryzmów, argumentum ad personam, etc., etc. Konkretnie, jasno i wyraźnie podałem sprawę. Punkt trzeci. Jeśli ktoś nie wyraża w komentarzach do drugiego człowieka szacunku, godności, tym samym pokazuje swoje prawdziwe oblicze, kim naprawdę jest. Choć jemu może się wydawać, że jest chrześcijaninem. Punkt czwarty. Każdy ma prawo do wyrażania swoich myśli i dzielić się doświadczeniem, poglądami, o ile nie naruszają punktów od 1 do 3. Jeżeli nie masz nic do powiedzenia w podawanych tematach, to ten kanał nie jest dla ciebie. Poszukaj sobie innego. Szóste. Bardzo ważna rzecz, informacja. Kanał Las Bukowy jest wolny od politykowania, nie zajmuje się promowaniem żadnej religii. Nikomu nic nie narzuca, by zgadzał się z przedstawianymi tematami, poglądami, doświadczeniami, faktami, etc., etc. Siódma rzecz. Zasady cytowania z Biblii. Jeśli cytujesz z Biblii, uwzględniaj cały kontekst, aby sprawa dla każdego była jasna, o co tobie chodzi. Prosto, jasno i wyraźnie, żeby każdy mógł to zrozumieć. 8. Wszelkie komentarze nie odnoszące się merytorycznie do podawanego tematu będą usuwane. Czyli chodzi o czat, a także o komentarze. 9. Każdy może otrzymać zasady kanału Las Bukowy. Jeśli zostaniesz zbanowany, miej pretensje i żal do samego siebie. Kanał Las Bukowy nie ponosi odpowiedzialności za czyjeś złe postępowanie. I ostatni punkt, 11. Nieznajomość podanych zasad nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności ze względu na sumienie. To są podane zasady w 11 punktach. Każdy może otrzymać na swojego maila, jeśli tylko wyrazi taką chęć, życzenie, żeby otrzymać.
te zasady. Chcę uciąć jednym zdaniem. Nie ma na kanale Lasbukowy miejsca dla ludzi, którzy są nieodpowiedzialni za swoje postępowanie. Nie ma takiego miejsca. To, że ktoś jest tchórzem, okazuje tchórzostwo, jeśli ma do mnie jakieś słowa, chce coś mi powiedzieć, a nie robi tego oficjalnie, na przykład założył kanał, lecz wizualnie na tym kanale nie przedstawia siebie i ten temat, który ma do mnie sprawę, to taka osoba dla mnie jest zwykłym tchórzem. I nie uznaję takiej osoby za wiarygodną, za interesującą, etc., etc. To jest bardzo ważne, żeby te zasady dotarły do wszystkich słuchaczy, do wszystkich subskrybentów. Zaobserwowałem jedną ciekawą rzecz. Coraz nagminniej to się zdarza, że zakładają na YouTube swoje kanały ludzie, którzy naprawdę nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Nic mądrego, nic pożytecznego. Zakładają kanał tylko po to, żeby bruździć, oczerniać, żeby kłamać autentycznie, żeby kłamać, poniewierać innymi ludźmi, tylko dlatego, że ktoś przedstawia fakty. A kanał Lasbukowy właśnie przedstawia fakty. Więc proszę przyjąć do wiadomości, że każdy, kto będzie łamał podane zasady kanału Lasbukowy, po prostu zostanie zbanowany bez odwołania. Bez. Chyba, że znowu sobie założy kanał bez żadnych treści, bez niczego, tylko po to, żeby właśnie siać ferment, zamęt, skłócać ze sobą ludzi i żeby rozbijać temat. Żeby było jasno i zrozumiale. Kanał Lasbukowy nie toleruje niczego takiego. Ja żywię szacunek wobec wszystkich ludzi i godność, niezależnie od tego, co kto wyznaje i jak wyznaje, lecz to wcale nie przesądza, nie oznacza, że ja też się będę z takimi ludźmi zgadzał, jeśli moje sumienie mówi zupełnie coś innego. I jeszcze raz, dla przypomnienia powtarzam, kanał Lasbukowy nie promuje żadnej religii. Możesz cytować z Pisma Świętego, jeśli masz takie życzenie, tylko uwzględniaj cały kontekst, a nie wyszarpuj z Biblii takie wersety, które ci odpowiadają. Mógłbym się sposiłkować innymi tutaj cytatami pewnego usera, bodajże kolega Tomek, który zacytował mi z Koryntian i bodajże z Hebrajczyków. Jeżeli ja chcę kogoś pouczać. Nie, ja nikogo nie pouczam. Aha, zapomniałem dodać właśnie 12 punkt. Kanał Lasbukowy nikogo nie poucza. Absolutnie. Nie jestem żadnym moralizatorem kogokolwiek, nie umoralniam nikogo, ani nie usprawiedliwiam żadne złe zachowanie i złe postępowanie. Absolutnie. Czyli muszę dodać jeszcze 12, bo mam tylko punktów 11, że kanał Lasbukowy nikogo nie umoralnia. Nikogo nie osądza i nikogo niesłusznie nie krytykuje.
Gdyż tajemnicą Poliszynela jest to, że jest takie przysłowie. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Jeżeli chcesz powiedzieć coś, napisać w komentarzu coś mądrego, pożytecznego, żeby inni odnieśli pożytek, żeby się mogli zastanowić, to napisz. Powiedz o tym, podziel się. A jeśli chcesz czynić zło, po prostu nie ma miejsca tutaj dla ciebie na kanale Las Bukowy. To wszystko, co chciałem powiedzieć i podzielić się tymi zasadami. Jeszcze tylko przypomnę, jakby ktoś chciał naprawdę mieć zasady kanału Las Bukowy, nie jest to regulamin, tylko zasady, którymi ja się kieruję w stosunku do innych ludzi, do innych wyznań, bo szanuję każde wyznanie, nawet szanuję Świadków Jehowy, wyznanie, mimo że jest bardzo złe. Bo jeśli wierzą z serca, naprawdę, szczerze, to jest okej, okay, ale jeśli wierzą tylko dlatego, że chcą zachować twarz ze względu na innych ludzi, no bo co ludzie powiedzą? I zaczyna się tutaj podjazd wobec innych eksów. No to po prostu nie ma miejsca dla takich osób na tym kanale. Oczywiście nie wszyscy muszą się zgadzać z tymi zasadami. Każdego jest wolna wola. Lecz jeśli się nie chcesz zgadzać z tymi zasadami, nie subskrybuj, nie wchodź na czat, nie oglądaj kanału Las Bukowy. Nikt, ja cię do tego nie zmuszam, człowieku. Nie zmuszam nikogo, żeby lajkował, subskrybował i pisał na czacie. Mnie na tym wcale nie zależy. Ja tylko przedstawiam fakty, jakie mają miejsce, dzielę się wiadomościami, informacjami z powodu ludzi, którzy do mnie piszą i dziękują, że dzięki takiemu kanałowi jak Las Bukowy im się otwierają oczy, serce i sumienie. Trzy rzeczy. Otwierają się oczy, serce i sumienie. I stają się wrażliwsi na krzywdę innego człowieka. I to jest główna idea kanału Las Bukowy. Wrażliwość, uwrażliwianie na krzywdę innego człowieka. To jest jedna z głównych idei kanału Las Bukowy, czyli myśli. Musiałem wreszcie zrobić takiego live'a do wiadomości wszystkim słuchaczom odnośnie zasad. Jeśli ktoś tych zasad nie chce egzekwować, nie chce się ich trzymać, nie musi, ale niech też wie, że po prostu będzie banowany. To wszystko.